Konie ruszyły. Ładnie start złapała Iwetta, natomiast ostatni ruszył Star Force. Za chwilę zobaczymy, kto tam poprowadzi. Tam przez moment Chevron. On jest na pierwszej pozycji, blisko niego Millennium Star, 1600 metrów do celownika. Tam także Iwetta. Konie są zgrupowane, tylko ostatni w odstępie jakichś dwóch długości Star Force, ale on już dochodzi do stawki i stawka dość mocno zgrupowana galopuje. Na pierwszej pozycji Chevron, blisko niego Millennium Star, dalej Iwetta. To jest czołówka. Ostatni na razie jest Star Force, ale blisko koni nie odpada. Przedostatnia Georgetta. Chevron. Chevron i Millennium Star, te dwa konie na razie. Za nimi karteczka po zewnętrznej. Przy kanacie Iwetta i z tyłu Georgetta jest przedostatnia. Ostatni Star Force. Już są w połowie ostatniego zakrętu. Chevron próbuje dyktować tempo, ale tam dużym kołem lekko dość galopuje Millennium Star. Także w czołówce jest Iwetta na trzeciej pozycji. Na czwartej galopuje karteczka, Georgetta i ostatni idący w posyle Star Force. Na prostą wyprowadzi, a tu bardzo ładnie złapała kanat Georgetta i ona wyprowadzi. Atakuje ją Iwetta, Millennium Star i także karteczka. Georgetta ma przewagę i ucieka. Goni ją karteczka, Georgetta, karteczka. Te dwie klacze, Georgetta ma przewagę. Do celownika jeszcze około 300 metrów. Próbuje ją zaatakować przy wewnętrznej karteczka. 200 metrów do słupa. Georgetta wzmaga tempo i galopuje dość lekko. Georgetta, karteczka. Jeszcze 100 metrów do celownika. I można już powiedzieć, że Georgetta nie przegra tego wyścigu. Druga karteczka, o trzecie miejsce walka. Iwetta będzie trzecia, czwarta Millennium Star. Potem Star Force, ostatni Chevron.